Dużym odzewem przedsiębiorców spotyka się informacja dotycząca prośby z jaką do ratusza zwrócili się przedstawiciele chińskich miast Ji'an oraz Taiju. Chińczycy nie radzą sobie z zapotrzebowaniem na maski, termometry, odzież ochronną i inne przedmioty pomocne do walki z epidemią koronawirusa. Pomocy w ich zakupie szukają m.in. w partnerskich Kielcach. Codziennie odbieramy po kilka telefonów od różnych przedsiębiorców, dostawców firm, które produkują tego rodzaju sprzęt. Przy czym nie wszystko, co nam jest oferowane spełnia te wymogi sanitarne. Przykładowo sprzęt typowo na przykład do ochrony podczas budowy, tego typu rzeczy nie spełniają wymogów stricte w sytuacji walki z zagrożeniem epidemiologicznym. Firmy zainteresowane przedstawieniem swojej oferty proszone są o kontakt z Biurem Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Kielce. Termometry, maski, kombinezony ochronne przeciwko różnego rodzaju zagrożeniom epidemiologicznym, rękawice, okulary ochronne. Bardzo nam zależy na tym, żeby zgłaszały się do nas firmy, producenci oraz dostawcy, którzy mają sprawdzony naprawdę sprzęt, bo my tak czy owak to wszystko konsultujemy zanim cokolwiek wysyłamy stronie chińskiej i dajemy zapewnienie, że dany produkt rzeczywiście spełnia ich wymogi sanitarne i jest rzeczywiście skuteczny w walce z koronawirusem, to wszystko y, sprawdzamy pod kątem wszelkiego rodzaju certyfikatów jakościowych, y, czy dany produkt rzeczywiście będzie skuteczny i będzie chronił.